Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Kuźmińska, członek Zarządu Powiatu. W imieniu starosty Pruszkowskiego witam Państwa na sali konferencyjnej naszego starostwa. Pomysł autorski pani Haliny Gniatek. Dziękujemy za to pod patronatem pana starosty. Jest to dla nas promocja języka polskiego w czasach, kiedy edytory tekstów wskazują, jak pisać, to czasami widzę, jak wychodzą różne fopki. A my mamy jakąś taką wiedzę wyniesioną ze szkoły podstawowej o tej ortografii. I próbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja sama też mam obawy, bo ta ortografia wiem, że się zmieniała, a przecież my tak nie śledzimy nowinek. Miejmy nadzieję, że to będzie też dla nas dobra zabawa, sprawdzenie się i okazja do rozmów o języku polskim. Życzę wszystkim, aby było bezbłędnie. Czyta pan Gerard Położyński. Na pewno będzie to piękne czytanie, a my zabieramy się do pracy. Jak Państwo wiedzą, dopiero Pana Ryszarda to otwiera, tak żeby nie było, że ktoś już Dzień dobry Państwu. Będę się starał Państwu pomóc w napisaniu prawidłowym. Jeżeli ktoś jest na sali, kto uczestniczył poprzednio, to wiecie, że pierwsze czytanie jest takie dosyć szybkie, bez zastanowienia, po to, żebyście Państwo tylko i wyłącznie osłuchali się z tekstem i pomyśleli, jakie na Was czekają tutaj trudności. Drugie czytanie jest wolniejsze i takie, które Wam powinno ułatwić pisanie, ponieważ ja próbuję zwykle realizować to, co napisane jest w tekście, wszystkie przecinki, kropki, jakoś tam akcentuję, żebyście Państwo się nie pogubili. Tak brzmi to dyktando 2021. Eufemia i Boży gniew w towarzystwie swego urzekającego 2,5-letniego już brzdąca o słowiańskim imieniu Żelisława wyruszyli do podmiejskich Pniei, by zaczerpnąć co nieco rześkiego powietrza. Abstrahując od szeroko pojętych zdrowotnych korzyści takich wojaży, dla hipochondrycznych mieszczuków wspomnieć należy, że dla malucha była to niezaprzeczalnie pół zabawa, pół nauka, a także rekompensata za przełożone w wyniku pandemii mega przygody w Mrzeżynie. No już strasznie. Ukochana córeńka została wyposażona w jersejową miniówę oraz w skórzaną dżokejkę. Otrzymała także arcypiękny mini parasol, więc prezentowała się niczym księżniczka z pradawnych klech. W celu zapobieżenia krępującemu burczeniu brzuchów zaopatrzono się w super ekstra wartościowy prowiant, odżywczą chałwę oraz chałkę, a także flakę rzętycy, która była przysmakiem rodziny. Wszedłszy w przerzedzony las złożony z szaro-niebiesko-srebrzystych świerków, odnaleźli pożądany szlak i dostrzegli krzaczyska przesmacznych, dziko rosnących jeżyn oraz rachityczne baldachokwiaty smętnie pochylające się nad pokrzywą żegawką. Towarzyszył im podejrzliwy, zżółknięty misi królik, a drapieżna pustułka krążyła wśród czubków rozochatych drzew. Rozochocona pociecha wykrzykiwała ochy i achy
na widok żerujących gdzieniegdzie przypłaszczków i drzewożerków jednożernych. Niektórzy orzekliby, że to okrytstwo, ale odkąd dziewuszka ujrzała w przypruszonej kurzem encyklopedii żararakę, pokochała żarliwie wszystkie żyjątka, a więc także chrząszcze. Bożyniew dzierżył żertkę i daremnie przeszukiwał chaszcze w poszukiwaniu pieprznika jadalnego lub chociażby purchawki. W końcu niejakich reczekach bohater Mickiewiczowej epopei zbierał podczas grzybobrania muchomory, miał, żeby być od niego gorszy pruszkotkami. I to jest cały tekst. Zastanawiam się, czy będzie ktoś, kto napisze bezbłędnie, bo jest to piekielnie trudne. Ale i tak łatwiejsze niż te poprzednie. Nie, nie, czytałem poprzednie, czytałem się co. To jest strasznie trudne. Będę starał się czytać wolno, żebyście mieli czas na zastanowienie także. Chociaż, proszę Państwa, najczęściej pierwsza myśl jest prawidłowa. I tak bywa, bo jak zaczniemy się przemyśleć, czy to RZ, czy rzecz z kropką, to utkniemy na tym, że dalej myślimy. Czy mogę dyktować? To dyktuję. Eufemia i Bożywniew. Bożywniew. Nie? W towarzystwie swego urzekającego dwuipółletniego już żdąca o słowiańskim imieniu Żelisława wyruszyli do podmiejskich Kniei. Żelisława. Wyruszyli do podmiejskich Kniei. By zaczerpnąć co nieco, by zaczerpnąć co nieco rześkiego powietrza. Abstrahując od szeroko pojętych, na pewno jest kolejne zdanie. Abstrahując od szeroko pojętych, zdrowotnych korzyści takich wojaży, zdrowotnych korzyści takich wojaży. Korzyści takich wojaży.
szeroko pojętych zdrowotnych korzyści takich wojaży, dla hipochondrycznych mieszczuków, wspomnieć należy, to jest skrócone zdanie. Że dla Malucha była to niezaprzeczalnie, pół zabawa, pół nauka. A także rekompensata za przełożone w wyniku pandemii mega przygody w Mrzeżynie. Ukochana córeńka została, wyposażona w jerseyową miniówę. Ukochana córeńka została wyposażona w jerseyową miniówę. Jerseyową, tak? Tak. Oraz skórzaną drżokejkę. Otrzymała także arcypiękny mini parasol . Więc prezentowała się niczym księżniczka z pradawnych Klemi. Klechta.
paś, bajka, legza. To zdanie się zaczynało od ukochana, tak? Nie, otrzymała także arcypim. A, bo to nie można na dwoje użyć, na dość odcinek, albo nie, więc... Nie, tam jest zdanie, ukochana córeńka została wyposażona przez stojową miniówę oraz skórzaną żokejkę. I to jest zdanie. Drugie zdanie, otrzymała także arcypiękny mini parazon, więc prezentowała się niczym księżniczka z pradawnych klekli. I następnie dyktuję. W celu zapobieżenia krępującemu burczeniu brzuchów zaopatrzono się w super ekstra wartościowy rowian. Zaopatrzono się w super ekstra wartościowy rowian. Dwukropek. Odżywczą chałwę. Super ekstra. Super ekstra wartościowy rowian. Rowian! No przecież to jest, mają wziąć. I dwukrotek po prowiancie. Odżywczą chałwę. A także flachę rzętycy. Odżywczą chałwę oraz chałkę, a także flachę rzętycy. Żan. Która była przysmakiem rodziny. Na wezwanie. Wszedłszy w przerzedzony las, złożony z szaro-niebiesko-srebrzystych, świerków, odnaleźli pożądany szlak i dostrzegli krzaczyska
rosnących jeży, przesmacznych, dziko rosnących jeżyn, oraz rachityczne baldako kwiaty. Smętnie, smętnie pochylające się nad pokrzywą rzegawką. Towarzyszył im podejrzliwy zżółknięty myśli królik. A drapieżna pustułka krążyła wśród czubków rosochatych drzew. Rozogocona pociecha wykrzykiwała ochy i achy, na widok żerujących gdzie nie gdzie przypłaszczków i drzewożerków jednożernych. Kropka. Już mówię teraz kropki, bo te zdania, jak się czyta wolno, to trudne są do określenia. Przeczytam potem jeszcze raz. Niektórzy orzekliby, że to ochytstwo,
dziewuszka ujrzała przypruszonej, ale odkąd dziewuszka ujrzała w przypruszonej kurzem encyklopedii, przypruszonej kurzem encyklopedii, żararakę pokochała żarliwie wszystkie żyjątka, a więc także chrząszcze. Kropka. Boży gniew dzierżył żertkę i nadaremnie przeszukiwał chaszcze. W poszukiwaniu pieprzynika jadalnego. W poszukiwaniu pieprznika jadalnego lub chociażby purchawki. W końcu niejaki Kreczecha bohater mickiewiczowskiej epopei, zbierał podczas grzybobrania Boży gniew dzierżył żertkę. Ale chaszcze to tak powodują. Ja czytam jeszcze poprzednie zdanie. Boży gniew
dzierżył żerdkę i nadaremnie przeszukiwał chaszcze w poszukiwaniu pieprznika jadalnego lub chociażby purchawki. W końcu niejaki Hreczeka, bohater Mickiewiczowej epopei, Mickiewiczowej. Może ja wrzę przeczytałem. Tak, to pewnie ja, bo tak mi się to... Zapraszam. Tu jest Mickiewiczowej. Zbierał podczas grzybobrania muchomory. Przecinek. Miał żeby być. Od niego gorszy, pruszkowianin, znak zapytania. Ostatnie zdanie. W końcu niejaki Hreczeka, bohater Mickiewiczowej epopei, zbierał podczas grzybobrania muchomory, miał żeby być od niego gorszy pruszkowianin. Znakiem zapytania. I to jest zdanie. Tak. I ja przeczytam od pierwszego zdania Państwu. Proszę sobie śledzić, ja będę nawet teraz mówił, gdzie jest przecinek, żeby to się stało czytelne bardziej. Mogę? Eufemia i Bożywniew w towarzystwie swego urzekającego 2,5-letniego już żdąca o słowiańskim imieniu Żelisława wyruszyli do podmiejskiej kniei, przecinek, by zaczerpnąć co nieco rześkiego powietrza, kropka. Do podmiejskich kniei. Tak. Było podmiejskie. Nie, było podmiejskie. Podmiejskie było. Podmiejskie jest. Okej, już nie ma sprawy. Abstrahując od szeroko pojętych zdrowotnych korzyści takich wojaży dla hipochondrycznych mieszczuków, przecinek, wspomnieć należy, przecinek, że dla malucha była to niezaprzeczalnie pół zabawa, przecinek, pół nauka, przecinek, a także rekompensata za przełożone w wyniku pandemii mega przygody w Mrzeżynie, kropka. Ukochana córeńka została wyposażona w jersejową miniumę oraz skórzaną żokejkę, kropka. Otrzymała także arcypiękny mini parasol, przecinek, więc prezentowała się niczym księżniczka z pradawnych klecht. W celu zapobieżenia krępującemu burczeniu brzuchów zaopatrzono się w super ekstra wartościowy prowiant, dwukropek, odżywczą chałwę oraz chałkę, przecinek, a także flachę żętycy, przecinek, która była przysmakiem rodziny, kropka. Wszedłszy w przerzedzony las, złożony z szaro-niebiesko-srebrzystych świerków, przecinek, odnaleźli pożądany szlak i dostrzegli krzaczyska przesmacznych, dziko rosnących jeżyn,
oraz rachityczne baldacho kwiaty, smętnie pochylające się nad poprzywą rzegawką. Kropka. Towarzyszył im podejrzliwy, zżółknięty mysi królik, przecinek, a drapieżna pustułka krążyła wśród czubków rozochatych drzew. Kropka. Rozochocona pociecha wykrzykiwała ochy i achy na widok żerujących gdzieniegdzie przypłaszczków i drzewożerków jednożernych. Niektórzy orzekliby, przecinek, że to ochytstwo, przecinek. Ale odkąd dziewuszka ujrzała w przypruszonej kurzem encyklopedii żararakę, przecinek, pokochała żarliwie wszystkie żyjątka, przecinek, a więc także książkę, kropka. Bożygniew dzierżył żertkę i nadmiernie przeszukiwał chaszcze. Nadaremnie. Tak, dobrze, nadaremnie. Ja już też oszalałem na punkcie tego tekstu. Przeszukiwał chaszcze w poszukiwaniu pieprznika jadalnego lub chociażby purchatki. Kropka. W końcu niejaki Chreczecha, przecinek, bohater Mickiewiczowej epopei, przecinek, zbierał podczas grzybobrania muchomory, przecinek, miał, żeby być od niego, gorszy pruszkowianin. Bardzo Państwu współczuję, bo ja czytam i takie nagromadzenie różnych nazw. Czy wy macie napisane numery na... Tak, czyli wiadomo, czyje to jest, bo Pan spisuje ten numer. Wpisuje nazwisko. To pruszkowianin na tym koniu, tak? Tak, tak. I pytajnik. Nie, no tak, tak. No to, na ten koniec to szczęście, bo to... Ja myślę, że bardzo dużo będą mieli pracy sprawdzający. W dniu 19 listopada 2021 roku komisja w składzie Dorota Kutyma, pani Elżbieta Tracz, pani Katarzyna Ziętek Paszkaleniec. Ja nazywam się Elżbieta Kutyma. Sprawdziłyśmy 21 prac. Wyłoniono zwycięstwo. Czy państwo słyszycie? Nie, ale trochę z trzecie miejsce zajmuje pani Lila Poncyliusz Buranowska. Adama Biniszewskiego.
kolejne pierwsze miejsce dla pana Arkadiusza Klemickiego. Przepraszam, dobra. Aha, to sprawę lepiej. To ja pomyliłam, tak? Przepraszam, panie. Dziękuję.